obywatelską wsiadka, oni tak bardzo, drodzy Państwo, związani, oparci o barierki. Widzę, że teraz te wszystko, bo to wszystko może się wydarzyć, bardzo przepraszam, ale wszedł teraz i poległ, cóż tu się dzieje, szaleństwo zupełne, oj, to skrzydło jest naprawdę widowiskowe. Obrońcy wydają rozkazy dowódcy, aby przejść do przodu i zniszczyć ich. Teraz tak jakby obrońcy mieli lekką przewagę, ale zrobił się tak piekielny chaos, drodzy Państwo, na polityce, że mi jest trudno powiedzieć, kto wygrywa w tej chwili starcie. Chyba to się nie tak. Chyba, drodzy Państwo, nie wiem, czy tak naprawdę nie wiem, kto wygrywa w tej chwili. Nie mam zielonego pojęcia, czy to najeźdźcy zdominowali obrońców, czy też stało się na odwrót. Drodzy Państwo, było to potworne zamieszanie. To na ciele. Bojownicy spadali z wysokości i padali w ziemię. Jednak z przykrością muszę to stwierdzić i ogłosić. Mówię z przykrością jako ten, który ma interes tutaj w grobie. Iż oto drugie podwrocie padło i po raz drugi w dniu dzisiejszym zwyciężyła armia piastowska, a więc ta, która najechała gród trzynicki. Przed nami trzecie starcie, ale potem dodać ducha.